O tak, dobrze! To ja lubię! Witam wszystkich bardzo serdecznie na Impo i to na samym odcinku z House Sleepera! W dzisiejszym odcinku musimy w końcu zająć się naszym domem! No w końcu musimy, ponieważ zlecenia są wszystkie zrobione, nie mamy żadnego zlecenia, skończyliśmy tą sekcję, skończyliśmy na 100% i mamy teraz do wyboru tylko mapę zleceń, w którym teoretycznie mamy dużo tego, tak? Bo tu mamy jeszcze 3, 50 pokojów następnych i zakończę, że każdy dom, który jest obecnie tutaj, chyba każdy, będziemy musieli zrobić, nie? No tak mi się wydaje. To by było w sumie na to logiczne, jeżeli tak by było, bo no, tak jakby po kolei, to tak jakby mniej więcej idziemy i tak dalej, więc pewnie wszystko z tym domu zrobimy, dlatego mamy jeszcze sporo tej kontentu. Dlatego w sumie przydałoby się tym zajmie, dlatego chyba się tym zajmiemy, mi się wydaje. A potem na sam koniec tak naprawdę zostaje nam tylko kupienie domów wszystkich, nie? I odnowienie ich po kolei, nie? I oczywiście też potrzebujemy swojego domu, ale żeby mieć swój dom, to potrzebujemy pieniądze. No ja się tak zastanawiałam i myślę, że pewnie kupimy któryś z tych domów, nie? Ale ten, jeżeli on się dzieli na pół, to ja go nie chcę. Ale jest szansa, że on się nie dzieli na pół, tylko szkoda, że nie mogę go zobaczyć, jak on wygląda trochę inaczej. Tak z przodu bardziej. Bo jeżeli tam są dwie pary drzwi, to na pewno go nie chcę. Jeżeli z przodu jest jedna para drzwi, to go chcę, bo jednak on w takim razie nie jest podzielony. Piętrowy bliźniak, właśnie nie rozumiem, o co chodzi z tym piętrowym bliźniakiem, może będziemy mogli to zobaczyć jakoś tak mniej więcej. No tak, to nie jest bliźniakiem, jest podzielony, dobra, nie, ja nie chcę tego domu, nie chcę podzielony dom, bo naprawdę jest słabe mieć taki podzielony dom, jest taki dziwne. To jest jakby mieszkał, nie wiem, powiedzmy ze znajomymi, nie, i powiedzmy musieli być takie dwie rodziny swoje, to spoko, nie, ale nie jestem tu sam, tak, jestem sam, dlatego nie chcę takiego domu. Dlatego wydaje mi się, że pozbierałbym pieniądze na dom młodej pary i zamieszka w domu młodej pary, a ewentualnie ten sam w domu, ale nie wiem, czy chcę mieszkać w domu Kevina sam, nie, nie chcę mieszkać w domu Kevina sam dom, albo ten, albo dom rodziny. Dom rodziny też wygląda na strasznie ładny, tylko nie wygląda na tył jego. Może to sprawić mniej więcej tył? No zobaczcie, właśnie pokazali ogródka, nie? To jest trochę takie smutne. Wiem, że tu boki są bardzo duże, nie? Ale tył ogródka to jest dla mnie bardzo ważne. Zobaczmy sobie jakieś inne domy, bo w sumie te tańsze to mogą kupić nawet teraz. Już dosłownie teraz mógłbym je kupić, ale zobacz te tańsze. No, męska jaskinia, na pewno nie chcę tego domu. Chcę, żeby mój dom miał drugie piętro. Bardzo to chcę. Ten dom jest ładny, znaczy ładny, no do zmian dużo rzeczy, ale też jest spoko, nie? Ale jeżeli miałbym jakiś wybierać, to raczej wybrałbym o ten. Ten dom rodziny zamiast tego dom niezasiedlony. Raczej dom rodziny bym wybrał, bo jest ładny. Tuletni dom, no raczej go nie chcę, nie podoba mi się. Dom rodziny nad morzem. To jest ciekawe, nie? Jeżeli ten dom byłby tak jakby blisko morza, w czasie byłoby morze od razu koło niego, to nawet bym go brał, nie? Nawet bym go brał, ale nie jestem tego pewny, więc nie będę na razie ryzykował, tego brał. Co to takie miłe, fajne domki tutaj, dwa małe, ale nie chcę ich, bo są za małe. Chcę trochę większy dom mieć, poza tym on jest cały różowy, nie? Więc no i z fajnych domów to jest tyle. Nie mam więcej fajnych, ten wygląda się ciekawie, ale no, no nie ma więcej fajnych domów, no po prostu nie ma więcej fajnych domów tutaj i to jest tyle, nie? Dlatego w sumie jeden taki konkretny dom to jest ten i ten, te dwa. Myślę tymi dwoma i nie wiem właśnie, w którym zamieszkać. Bo ten jest pewnie duży, jest mega spoko i w ogóle, no ale o ten ma takie ładniejsze kształty, nie? On takie ładniejsze kształty trochę ma. Ale pomyślę, który z tych kupujemy, albo kupimy te dwa i wybierzemy po prostu, zobaczymy. Ten mógłbym za chwilę kupić, ale jeszcze go nie kupiłem, dlatego możemy zrobić tak po prostu, że na razie porobimy zlecenia. Dlatego weźmy jakiekolwiek zlecenie, na przykład, nie wiem, to może nie... No weźmy po prostu to jest widzę, że zlecenie, to weźmy je. I po prostu sprzedamy ten dom z tej Samanthy Myers, plus zarobimy na ten jeden i dzięki temu będziemy mogli kupić te dwa domy i tak, który z nich będziemy mogli sprzedać lub nie będziemy musieli, zobaczymy i po prostu sobie wybierzemy. Popatrzymy sobie w okolicach i sobie wybierzemy, który chcemy i sobie go wybierzemy i tyle. To jest mój plan i ten plan będziemy robić na następnym odcinku kilka, zobaczymy jak szybko nam się uda, mam nadzieję, że szybko. Najpierw po prostu zróbmy z jedno z dwa zlecenia i po prostu potem zajmijmy się dom Samanthy Myers. Kurde, ale fajny domek. Nie chcę wychodzić. Ale fajny domek, kurde, ale ładny. Fajnie macie taki wjazd, zobaczcie jak ten wjazd wygląda, to się wjeżdża. Oj, to jest taki mały na samochody, to dwie pary samochodów można zmieścić mniej więcej. No jakby coś chciała więcej, jakby rodzina wieka przyjeżdżała, to mogło stanąć jeszcze z boku, nie? Bo zresztą no, przyjeżdżać tylko na dzień czy coś. Zobaczmy tutaj ten, ale fajny ogródek. A macie miejsce może na jakiś basen, coś zobaczmy, czy mają miejsce na basen. Ta, to jest normalnie miejsce na basen. Ej, ale fajowy domek, gdyby on jeszcze piętro miał, to ja bym takie coś brał. Swoje brałem coś takiego, dobra. To jest dziwne akurat te przejście. To przecież jest normalne. Widzę, że musimy tu dużo porobić rzeczy, dobra. Najpierw zobacz tutaj, decyzję, dobra. Podejmijmy decyzję, o co tu chodzi. Chłopak lubi grać. Dajmy mu konsolę, duży telewizor, wygodne fotele. Odnówmy kominek dla zbalansowania stylu nowoczesnego z tradycyjnym. Rośnie nowy gracz. Zamiast inwestować w kominek i jego ornamenty, przygotujmy mu stanowisko gracza z prawdziwego zdarzenia. Sprzęt kupi sobie sam, zgodnie ze swoimi preferencjami. No to, no wiadomo, że to jest niby lepsze, nie? Ale prawda jest taka, że jak się potem dorasta i się już ma te sprzęty i tak dalej, to ma się tak jakby chęć iść w kierunku tym. Bardzo ma się chęć. Ale w sumie co można w przyszłości zrobić niby też, nie? Nie, dam mu to. Jeżeli on jest młody i tak dalej, to to będzie jak najbardziej lepsza opcja dla niego. To jest dla niego dużo lepsza opcja. Dobra, zajmijmy się tym, zróbmy podłogę na starcie. No, ładna podłoga są. No fajna podłoga, dobra, weźmy ją. Ale nie powiem, że zazdroszczę mu pokoju. Chciałbym taki pokój mieć, szczerze, naprawdę duży pokój, naprawdę ładny pokój i naprawdę fajny pokój, nie? No, chciałbym mieć taki pokój, szczerze. A co, czemu to jest tak niewidzialne? Czy ja to muszę coś po prostu kupić, postawić? Pewnie tak. A co to jest o to? Nie. Nie, wyrobić sobie ze mnie ja. A to tylko 8. Ła, to tylko 8 muszę tego postawić. Dobra, to postawię tylko 8, nie? Tylko czemu tylko 8, ale dziwnie. Dobra, to nie wiem. Walnę to tutaj, przy kominku. No bo nie wyprawiam sobie, że to było w innym miejscu. O, wyłączmy latarkę, bo przeszkadza tylko. Dlatego walnę to tutaj. No i chyba tutaj w tym miejscu to powinno być. Tak, zdecydowanie powinno być w tym miejscu. Odłóżmy to, sprzedajmy. A i tak jak chcieliście,
napiszcie w komentarzach, napisaliście i zagłosowaliście, to od teraz będę pomijał takie nudne rzeczy, nudniejsze rzeczy typu właśnie kładzenie, o tego. Będę to pomijał, ale jakieś typu rzeczy typu malowanie i tak dalej będę zostawiał mniej więcej, zależy też co tam będzie się działo i w ogóle, ale takie coś no będę tak jakby wiecie, zmieniał. To chyba trzeba tylko lekko nastawić, tak, o kurde, czemu to jest nierówno? Ale dziwnie, teraz jest równo? No jest równo, dobra, jest git, zapalmy światło. Wow, fajowe, dobra. Nie chcecie kolor na ściany, no to dobra, nie to nie, kupmy łóżko. Właśnie, kumplu. Gdzie ty chcesz mieć biurko, a gdzie nie chcesz mieć biurka? Wydaje mi się, że biurko byliśmy tutaj, nie? No zdecydowanie, byś biurko miał w tym miejscu. Chociaż... Dobra, byliśmy biurko w tym miejscu. Tutaj ci walniemy łóżko. Tutaj gdzieś. Nie wiem, jakie włożyć. O, ale fajne łóżeczko masz, dobra. I tutaj będzie biurko. Czy wy mu daliście jakieś fajne biurko? Yeah, naprawdę. To są jakieś... Zrobicie sobie ze mnie jaja jakieś czy coś? To jest biurko. To jest biurko dla gracza. To nie jest biurko dla gracza. To nie jest biurko dla gracza. Biurko dla gracza jest 3 razy większe od tego. 3 razy. Ja mam 2 razy większe biurko niż o to. 2 razy większe biurko. Tego się nie zakrzywia, tylko jest proste. I dla mnie obecne, które biurko mam, mogą być lekko większe, bo biurka duże są mega potrzebne. Biurka duże są mega potrzebne. Dobra, ty chcesz mieć pewnie telewizorek, nie? A co jak będzie walno tutaj na przykład? Wiem, że to będzie dziwne, ale. A to jest monitor, to nie. Telewizor musimy pewnie kupić, bo on będzie w telewizor, nie? A wsiądzę telewizor. Kurde, jak wsiądzę telewizor, to ja nie wiem, co tutaj mam ci ugadać? No nie no, ty na gościu. No to w takim razie nie wiem, jak to przebudować teraz, dobra. Nie wiem, walmy to na razie gdzieś tutaj. W którym miejscu łóżko byłoby dobra? Może przestawię to i łóżko będzie tutaj. Pyk, to będzie łóżko, to przestawię. Nie wiem, walę to gdziekolwiek, nie? No to na razie zostawię tutaj. I ten wisący telewizor byłby tutaj, o. O właśnie, tak o. Może trochę niżej, jakoś tak o, troszkę wyżej. O, tak o, o. No i tu się leży i się ogląda telewizję. Wiadomo, jak się leży, trochę tam głowa do góry bardziej jest, ale tak jest git. Teraz właśnie, to jest tym biurkiem. W takim razie, że ty masz takie małe biurko, to to będzie dobre miejsce na biurko, mi się wydaje. A co do tego, to tu jest bardzo fajne miejsce na to. Położę tutaj i jest git. Co zrobić z tym? Wydaje mi się, że położę po prostu to tutaj, nie? Bo nie wiem, gdzie to mogło być w innym miejscu. Kształt z pianki dla dzieci 6. Dla dzieci? To nie z dzieckiem czy graczem w końcu. Przeszkoda ma lodówka fest. Nad mu lodówę waleli, ale powaleni ludzie. Nad mu lodówę. Dobra, masz tu lodówę mało gości, nie będziemy jakieś smakołyki. Krzesło, dobra. Tak jest to, że jest tutaj. No, to nie jest zestaw gracza. Zdecydowanie to nie jest zestaw gracza, ale inne rzeczy są jak najbardziej fajne. Dobra, co z tym? Gdzie mu walnąć takie małe coś? Tutaj? Właśnie nie wiem w sumie, nie? No mogę walnąć tu, ty narzędzie, bo nie będzie to walnąć, przedstawić sobie, że jak będzie chciał gdzie indziej. Kolumna głośnikowa standard. No to chyba gdzieś tutaj, nie? No bo kolumna idzie w tym kierunku, nie? Chyba tak, o, idzie, dobra. O, masz kolumny. Mam nadzieję, że się nie przegrzeją, czy coś takiego. No, kupmy mu ten monitor. No ten monitor wydaje się spoko, nie? Ten monitor wydaje się spoko. Dajmy go jakoś tak na razie. To jest to, nie wiem. Coś tam jest chyba z DVD, dobra, dajmy to tutaj. A bo nie, to jest PlayStation chyba, nie? Tak? To jest chyba, dobra, to walnę je tutaj, o. Będzie raczej grał tutaj, bo to jest telewizor. To coś powinno być tutaj. A, to 2 chcesz? A po co ci 2? Trochę nie wiem, po co ci 2 fotele, nie? Ale to w takim razie do czego jest o ten fotel, o ten o. O ten o do czego jest ci, bo nie wiem. Nie mogę walnąć tutaj go, masz. Takie siedzenie za karę tam będzie. Lampa reflektowa, dobra, to... Może gdzieś tutaj bardziej, no, gdzieś tak o, może dam. Nie wiem, po co im tyle. Poświetlona klawiatura, brusz, dobra. Poświetlona klawiatura. Masz klawiaturę poświetlaną. U, jaka klawiaturka. To nie jest w ogóle ten. To jest, nie jest mechaniczna w ogóle. Czemu takie wielkie klocki? Po co komu takie wielkie klocki? Komu takie wielkie klocki? Nie rozumiem. Naprawdę. Tak działają mechaniczne klawiatury, tak działają klawiatury. Klik przycisk i się zapalają. No okej, okay, nieźle, nieźle, nie powiem. No zrobiliśmy to wszystko, ten pokój jest skończony. On ma własną łazienkę. Jak ja temu typowi zazdroszczę, nie? Ale ty gości masz dobrze. Własną łazienkę w pokoju mieć, no po prostu. No nie, no to jest raczej możliwe, nie? Też bym tak chciał, no mam swój pokój. Nawet nie muszę z pokoju wchodzić, nie? Tylko muszę do kuchni iść i coś do jedzenia przyjść, nie? I tak to w pokoju nie muszę wchodzić, mogę cały się w pokoju siedzieć. To jest dopiero coś, nie? Własną łazienkę mieć, tego kurde, no. Ej, chciałem mieć taką łazienkę, to było naprawdę wygodne i fajne. Bardzo bym się tylko łazienka nieść w pokoju, nie? To zarąbiste byłoby. Nikt mi do łazienki nie wejdzie, to jest tylko moja łazienka, nie mogę wchodzić kiedy chcę, nikt mi nie zajmie tej łazienki, po prostu świetnie. Muszę tylko mieć więcej ścian, okej. Czyli mam ci to zamalować, tak? No, zamaluję ci tam. Sobie pewnie i tak byś tego nie chciał, no bo to jest takie fioletowe, wątpię, że jakiś chłopak by chciał takie coś. No ale to ktoś by na pewno chciał, ale on raczej nie będzie chciał. Ale to jest jakiś bardzo młody człowiek, skoro my takie klocki mu tam postawili. Bo jakim dzieckiem jeszcze jest. No wyobraźcie sobie, wypełniliście na jakichś kompach albo laptopach za jakieś 2-3 tysiące, a ten gość ma swój wielki pokój, ma łazienkę. Od razu jak się urodził, dostaje zestaw komputerowy za jakieś, nie wiem, 20 tysięcy pewnie złotych, bo to za euro to pewnie coś takiego jest. PlayStation, jakieś wszystko, telewizor, swój własny kominek, 2 fotele gamingowe, wielkie łóżko. Normalnie swoją własną lodówkę dostaje na picie energetyki i tak dalej. I taki gościu sobie wchodzi, hehe, he, ale fajowo, nie he, ale śmiesznie, no super, fajnie. No, wyobraźcie sobie to, nie? Śmiesznie, w sumie śmiesznie. Dobra, jak, co zmodyfikuj ściany? No nie, naprawdę, to jest ta modyfikacja, której, no dobra. Ja muszę zmodyfikować w ten sposób te ściany, rozumiem. No, zmodyfikujmy je w takim razie, niech będzie. Dobra, kończymy to. Ułożyłem wszystkie płytki, tak to wygląda. No, nie wiem co do tej różowej wanny, ale niech se będzie. Instalacja wodna, prysznica, mówisz. Czyli ja mam pewnie usunąć o to, nie? Tak, dokładnie.
To też mam usunąć, dobra, to usunie się. No i proszę bardzo, zaraz ci postawiłem nowe. Widzisz, że wanny nie chcesz. Znaczy, dobry wybór, nie? Bo wanny jest mega spoko, fajnie robić kąpiele, no i wiadomo, że częściej prysznicę robić coś takiego. Po prostu prysznic jest bardziej wygodniejszy, że tak powiem. Dlatego zrobię prysznic i on będzie raczej z tego bardzo zadowolony. Sam chciał mieć taki prysznic. Jak miał wybrać wannę między prysznicem, to byłbym prysznic oczywiście. Uchwyt na paję toaletowy. A, no dobra, dodaj mu uchwyt. Masz. Masz uchwyt na paję toaletowy. Cieś się gnoju. Lustro lamut. Dobra, to będzie. A gdzie to lustro mam mu dać w sumie? Nie wiem, tutaj? Nie, masz tutaj. No bo nie wiem, gdzie mam ci to lustro dać, serio. A, tu jest umywalka, dobra, czyli. No tutaj dam lustro, to git. Dobra, daj mu tą umywalkę, zróbmy to. Zamontujmy mu. Masz, gościu. Będziesz miał najszczęśliwsze życie, jakie możesz tylko w życiu mieć, nie? Podziękuj ładnie rodzicom. Bądź dla nich, jakby jeśli grzeszy, to tak ci walnę w tyłek, gościu, jednak byś nie grzeszy, nie? Że po prostu pożałujesz, że się urodziłeś po prostu wtedy, nie? Lepiej podziękuj swojej rodzicom za to życie, które dostałeś, naprawdę, bo masz życie tak jak mało osób ma, naprawdę, mało osób takie życie piękne ma, jak to masz, naprawdę. Nie, że rodzice tak bają od niego i w ogóle, kurde, takie te zadają. Może to jest takie, wiecie, czasowe tylko, nie? Że kupię mu wszystko, a potem, dobra, dzieciaku, siedź sobie walone, nie? Ale kto wie, może tak nie jest, może będą kochającymi rodzicami. No to nie wiadomo. Nie można tak oceniać z góry, nie można, dobra. Ale fajny prysznicek, taki już jest, dobra. To jest zrobione całe, to jest zrobione też. I on ma swój piękny pokój, wszystko fajne, dobra. Co to jest tutaj? Ale dziwna łazienka. Jopi, to tylko dziwna łazienka. Po co komu taka łazienka? Dobra, zostawmy to. To raczej na zewnątrz nie ma nic do roboty, tak. Gdyby nie pokój, kiedy musimy serio w każdym pokoju coś zrobić. Powalone, to trzeba podjąć decyzję, tu trzeba coś zrobić. Tu też trzeba coś? Nie trzeba, to fajnie. Zamknijmy to, co nie trzeba zrobić. Tu trzeba coś zrobić, tu trzeba podjąć decyzję. I tutaj. Tu mało jest, dobra, zróbmy to, bo tu mało rzeczy do zrobienia jest. Znaczy to sofę, ale dziwne miejsce, nie wiem co oni tu chcą osiągnąć w tym miejscu, takie wypoczynkowe miejsce, wiecie coś? No jakaś szafka mała, no nie wiem, no tutaj? A dziwne miejsce, serio? Tyle koniec są, no to w takim razie, chyba że jak podejmę decyzję tutaj, tutaj oni coś będą chcieli, dobra, zobaczymy to później. No to zostaje jeszcze otwarte, a tutaj co jest? Oczywiście też trzeba coś zrobić, no dobra. Tu nic nie trzeba robić, więc git. To jest zamknięte, okej. To zajmijmy się może tym pokoikiem. To jest łatwy do zrobienia. O, trzeba usunąć rzeczy, dobra, to usunę rzeczy. To trzeba usunąć tą lampę, właśnie musimy coś posuwać tu jeszcze stąd, na przykład. O, to trzeba usunąć. To nie trzeba nic. Tu jest pusto. A, to trzeba usunąć, no dobra. To trzeba usunąć, dobra. Ty, ale dziwne, co ty są to? Ale fajowe. Ej, fajowa wanna nawet tutaj taka mogła. No, fajne to jest, podoba mi się nawet. O, też trzeba usunąć, dobra. Już to usuwać nie chcą, ale to chcą usunąć z jakiegoś powodu, dobra. Tu nic usuwać nie chcą, tutaj chcą usunąć to. Tutaj to wszystko chcą usunąć, to usuńmy to wszystko. A to nawet ładne było, nie wiem, czy oni chcą sprzedać szczerze. Ale no dobra, sprzedajmy, jeżeli chcą, to proszę bardzo, sprzedaję wam. No, od razu wygodniej, dobra. Usuwaliśmy wszystko, co trzeba, teraz zajmijmy się po prostu remontowaniem tego domu. Znaczy domu, tego po prostu pokoju. Szafka szklanymi drzwiami. Co by tu chcecie zrobić? To ma być jakieś miejsce na jakieś artefakty, czy coś takiego? Czy co to ma tu być, dobra. Nie wiem, postawię tutaj, bo za bardzo nie widzę innej opcji ciekawej na postawienie tego. Na przykład tak. Ładnie wygląda. O to chcą, tak? No dobra, no to postawię wam to tutaj, w tym miejscu. Tyk. Mogę to włączyć? O, ale fajowo. Tak, ja coś też bym chciał mieć. A, czy to będzie taki wypoczynkowy pokój w sumie? No dobra, no nie będzie wypoczynkowy pokój. No, walnę to tutaj. No tutaj łóżka nie ma, tak. Tutaj zastosowanie łóżka nie ma. Dlatego to jest taki wypoczynkowy pokój. Oj, no tego bym nie brał akurat, tego pokoju. Coś tam ma naprawdę dziwne gusta. Naprawdę dziwne gusta. Dobra, to postawię tutaj. To wygląda ładnie. Coś takiego, dobra. To może postawić w tym miejscu. Ja tak zrobię. Chyba żebyś zrobił to w ten. Nie, to wyglądało bardzo źle. Zróbmy tak. Tak. No, może być, nie? Nie będzie jakiś najgorzej chyba. I to mogę postawić gdzieś tutaj. No bo nie wiem, gdzie to postawić, czy że. A, to ma być biurko jeszcze. No to, nie wiem, dam to biurko tutaj. Kurde, ile tych foteli? Dlaczego to jest fotel? Coś fotel tutaj? Tu jeszcze jeden i nie wiem, co, to jakieś spotkania byś biurowe miał, czy coś takiego? Nie wiem, masz tak. Nie mam pojęcia, jak to ustawić, że ten pokój jest coś dziwny. No ale dobra, jest pokój zrobiony, możemy go zamknąć. Jest git. Pieniędzy z tego jakieś super, że nie zarabiamy, ale niech będzie. Co musimy tu zrobić? No, oczywiście, mister zwalone płytki. Mister zwalone płytki. A nie musimy dużo tych płytek układać, dobra, to nieważne. No to nie poszedłem, kupiłem tyle płytek. Ale wydaje mi się, że tu gdzieś musi być to ognicho, nie? Bo oni to ognicha bardzo lubią. No, płytki postawione, tak to wygląda. W tym miejscu mam te płytki, ponieważ tutaj wejdzie pan mister, oto, to wejdzie tutaj. I jakby tutaj, żeby to ładnie wyglądało, bo to chyba nie jest najlepsza ściana w takim razie na to postawienie tego, z tego co widzę, przez to okno walone. Ej, a gdzie to miałoby stać, skoro to okno blokuje tak dziwnie? Ej, no nie wiem, to jest mega dziwne, bo to okno blokuje tak jakby, który głupio postawię tak przy oknie, mi się wydaje. Ale nie ma innej opcji, no bo i tutaj byłaby ta sama sytuacja, no dobra, może trochę lepsza sytuacja była, bo ona była podobna sytuacja dość. No i to jest takie, nie wiem, no głupie trochę, nie? Trochę głupie zrobione. No bo to nie mogłoby stać gdzieś tutaj, nie? To musi być tutaj z tych ścian, ewentualnie tutaj, ale to też byłoby głupio. No tutaj wydaje się najlepiej. No zrobiliśmy już tutaj, więc tu postawmy. To nie będzie jakoś super najgorzej, nie? Ale no, ale no wolałbym, żeby to było trochę w innym miejscu. No dobra, nie mam wyboru. Już tak postawiłem, tak będzie. Wow, ale potężna kanapa. Taką kanapę to ja w realu bym chciał mieć, nie? Takie coś to ja bym chciał, taką kanapę mi w dużym pokoju. Jo, jaka ładna kanapa, fajna. Pewnie jest mega wygodna, nie? Tak mega. Dobra, postawię tutaj. O, czemu ona się nie mieści, co jest? O, do tyłu. I pyk. No, jest idealnie. I dolu. Ale fajna kanapa. Taką kanapę to ja bym chciała, dobra. A nie są tu telewizora? Na pewno nie są tu telewizora. Wziąłem takie klimaty bardziej, nie wiem. O, drewniane. Wygląda jak drewno z Minecrafta.
To wygląda jak drewno z Minecrafta, tak serio. To wygląda jak drewno z Minecrafta. Ty bez jaj, co jest? To wygląda jak drewno z Minecrafta. Nie wierzę w to. No, dajmy to tutaj. Teraz chcę ten stolik mieć. Postawmy kogoś tak i jest fajny stoliczek. Oczywiście chcę jakieś powalone żerandole mieć. Nie wiem, na co wam o to coś, nie? Ale no macie, nie? Da postawię tutaj, bo naprawdę nie wiem, gdzie zostać. Nie chcę, żeby pokoju tylko stoi, bo to jest brzydkie. To jest strasznie brzydkie. To jest jakieś starej babci takie żerandole. Nie wiem, po co ktoś takie stawi. Dobra, to jest jakiś dziwny zegarek, nie wiem. Walnę go gdzieś. Nie wiem, w sumie tutaj bym go walnął. Macie zegarek. Co to jest? To musi być duże. Walniemy jakieś wielkie pointisko tutaj walniemy. Dobra, jako że oni nie mają, a mogę to. Mogę, ale fajowo, dobra. Uuu, ale to ładnie wygląda. A te krzesła to po co jest, to nie wiem, ale nie wiem, postawię tutaj najwyżej. Ej, na pewno podał mi się duży pokój. Leciutko bym go inaczej zrobił, tak leciutko. No to bym przestawił pewnie tutaj i dał to na odwrót. Ale jest naprawdę ładnie teraz, naprawdę ładnie. No dajmy tutaj duże. Te obrazy są strasznie ładne. I ten obraz walnę tutaj, tylko. No chyba powinien być o taką, nie? Co nie, bo nie wiem. Nie, no walnę go tak. Nie wiem, która strona, ale to chyba bez różnicy. Dobra. Kwiatuszki. Kwiatki muszą być. Nie wiem w sumie gdzie je postawić, bo za bardzo nie ma opcji, bo tutaj na to nie mogę. Tak, bo to się nie mieści w ogóle ten kwiatek. Słabiutko trochę. Walnę go tutaj. Naprawdę nie mam pojęcia, gdzie mogę ten kwiatek postawić. Na jakieś eleganckie siedzenie, no to nie wiem, to siedzenie tutaj o. Macie. Ej, no zarąbisz duży pokój. No chcę siąść, poczytać książkę, odpalić jakiegoś laptopa, jak się ma. Nie wiem, będzie telewizor, to telewizor można wstawić. No po prostu posiedzieć sobie fajnie, podpoczywać się, no fajowo, dobra. Tutaj nic nie muszę w tym tak jakby załóg robić. Tutaj muszę robić. Umieść. Jakiś stół dziwny. No, a to chyba jadalnia będzie w takim razie, tak? No postanie ten stół w ten sposób. O, krzesła, dobra. Czyli to będzie jadalnia po prostu, rozumiem. Kupmy wiele, bo cały czas kupuję po jeden, nie wiem po co. Oddajmy to tutaj, tutaj i o tutaj. No i git. Teraz. Jakiś totalnie powalony żerandol. Nie wiem, co oni z tymi żerandolami mają. Naprawdę żerandole są takie powalone. Nie wiem, czy oni są takie żerandole. Dobra, weźmy to. Fajny dywanik, jest git. To jest zrobione. Teraz podejmę decyzję tutaj. Będzie dużo drożej, ale tak lepiej zróbmy ogrzewanie podłogowe i pozbądźmy się tej ściany. Zostawmy ściany ze starą instalacją i wymienimy tylko stare rury. Nie, wymienimy na nowe. Zostawienie starych rzeczy nie jest dobrym pomysłem i oczywiście to jest taki duży gambling z tym, jak będzie się działo i jej propozycja jest jak najbardziej dużo lepsza. Jest dużo lepsza jej propozycja. Jest dużo wygodniejsza, dużo lepsza, dużo logiczniejsza i dużo bezpieczniejsza, to po pierwsze, na przyszłość i na duże lata, bo te stare rzeczy i tak będą musieli być wymienione za jakieś ileś tam lat. Nie ważne, że życia ich czy nie, ale jeżeli dzieci przejmą ten dom, będą musieli się w to bawić. A po co mają się to bawić, skoro już można od początku zrobić dobrze, tak? No, bez sensu, nie? Dlatego jej propozycja jest jak najbardziej dużo lepsza. Wiadomo, kosztuje dużo więcej, ale warto wydać te grosze po prostu, znaczy grosze, to nie są grosze, nie? Ale warto po prostu wydać te pieniądze, naprawdę warto. Dlatego nie powinno się zostawiać tych starych rzeczy, bo one nigdy nie są dobre. Te stare zawsze mają swoje duże minusy po prostu, nie? Szczególnie na dłuższy okres czasu mają duże minusy. A nowa instalacja są jak najbardziej lepsze. Dlatego wymieniamy. Będzie jak najbardziej lepiej dla nas i powinni nam za to podziękować, że to co zrobiliśmy. Ej, teraz też muszę coś chyba zniszczyć. Będzie niszczenia więcej. O, tak! Dobrze! To ja lubię! To ja lubię! Dobra. Ej, nie chyba zniszczyłem nieco, co powinienem. No trudno, no dobra, zniszczmy to jeszcze. Chciałem na pewno się. Najwyżej dostawi się, tak, to nie jest ten problem, ale zniszczmy to. Kurde, czemu tak mało niszczenia w tej grze jest, to jest mało satysfakcjonujące dla mnie, muszę więcej porozwalać, no. To muszę rozwalić czy nie? No chyba tak muszę, dobra. A to na dole jeszcze, dobra, to rozwalić też na dole. A to jest akurat dobry pan, bo to zajmowało niepotrzebne miejsce, że wygląda to nawet spoko, tak ciekawie wyglądają, nie? Ale bądźmy szczerzy, zajmowało to dużo miejsca, niepotrzebnie to. To muszę zniszczyć, no bo to już zniszczyłem, tego zniszczę do końca. Postawię to za chwilę ściana, ale to za chwilę. Zajmę się tym później, bo na razie, o kurde, mój obraz spadł wielki. Nie mój obrazek, dobra, postawię ten obrazek tutaj. Czemu od nich chcę wejść? O, teraz może, dobra. No ale niech będzie tak sobie po prostu. O kurde, ja tego nie dorozwaliłem do końca? Jak? To książkę rozwaliłem, rozwaliłem do końca. Bum! Bum, dobra. Jeszcze tutaj. Bum. To rozwalone chyba, nie? Jeszcze tutaj, o. To jeszcze trzeba zniszczyć chyba. Zniszczmy to. Tydzień jeszcze sprzedać. Ale to nic się nie dzieje złego. No i git. Tylko, jeżeli macie coś takiego, to ja bym jeszcze to zniszczył, nie? O to rozwaliłbym w sumie. No ale no dobra, no. Znaczy tak, to niech będzie tak. No sprzedajmy to, bo do niczego nie jest potrzebne. A to musi stać tutaj ładnie, dlatego dajmy to pyk. Tak, o, dobra. Teraz. Modyfikujmy ściany. No oczywiście modyfikujemy ściany. Pomalujemy je ładnie. Tylko pomalujmy je. O, zmienia się muzyka. Kurde, chyba przez coś się robi ciemno, nie? Tak, przez coś się robi ciemno, to się muzyka zmienia. Nie wiem, czy tak działa, ale może tak to działa, nie mam pojęcia. Chyba malujemy te fajne ściany. Nie wiem, czy tutaj też mam, malować? Tak, to się zalicza, dobra. A tutaj? Za chwilę sprawdzę, czy to się zalicza. Tak, dobra, to się zalicza, dobra, to git. Tu, właśnie nie wiem, czy mam malować, dobra, chyba tutaj mam malować po prostu. Maluję na razie tutaj. Wybuduj górne ścianki. Zaraz wybudujemy te górne ścianki. Zaraz je wybudujemy spokojnie. A jeżeli będzie w stanie, trzeba pomalować, nie? Mamy pomalować co trzeba, ale ja pomaluję jeszcze do końca tutaj, bo to jest trochę nie. To jest trochę blisko to wygląda. Jak pomaluję to tak do końca tutaj, o. Ale też pomaluję, bo to brzydkie jest bardzo. No i jest git, jest strasznie ładnie. Teraz te ścianki, tylko trzeba pobudować, dobra, to budujmy ścianki. I te ścianki będą być tutaj, tak? Mylę się czy nie? Nie, jest jak najbardziej dobrze, dobra. Właśnie, a jak się robi kilka narazów? Bo ja chyba tam wziąłem
umiejętność, że kilka naraz, nie? Czy nie? Nie, chyba jednak nie, dobra, nie mam tej umiejętności chyba. Albo to ze ścianami całymi jest, a nie tymi moimi. No dobra, no nie wiem, nieważne. Zdejmy już tak. Będę się nawet tanie, co tylko 5 zł za taką ścianę? Nie, tak w realu tanie było, to kurde. 5 zł za ścianę, nie? 5 zł za ścianę, tak o dużo. Dobra, ja zobaczę, jak to teraz wygląda. No, to będzie wyglądać ładnie. Będzie wyglądać ładnie, ładnie. Będzie taka otwarta kuchnia. Otwarta kuchnia jest nawet spoko. Mają swoje oczywiście minusy, ale tym minusom da się zaradzić. Tym minusom da się zaradzić za pomocą technologii, bo ogółem od. Jaki minus ma otwarta kuchnia? No taki minus, że jak się smaży, coś się robi, no to wszystko wylatuje, nie? Na inne pokoje i się po prostu czuć zapach. A zresztą już chyba to mówiłem raz, nie pamiętam, ale chyba mówiłem. Ale to jest ten minus, ale da się zaradzić ten minus po prostu używając tego czegoś, co tak wsysa powietrze, którym się gotuje, tak jakby na górze takie coś jest, już taki okop, czy jak to się nazywa, nie pamiętam. No właśnie, tak to działa. I co trzeba zrobić? Ułóż płytki. A, to ma być podłoga inna. No, to zrobimy podłoga inną. Tak, o, dotąd? Jest gate? Tak, jest gate, dobra. A tutaj? Wybuduj ściany. A gdzie mam budować ściany? Tu jest wszystko... Chyba, że chodzi... Nie wiem, to wszystko jest gate, tak jakby. A jakbym zrobił tak? No tak było ładnie, w sumie jakbym zrobił. Zrobię tak, o, dobra. Jest ładnie. To jest git. Zobaczmy tutaj. To samo, czy to jest inna płytka? Zobaczmy, weźmy ją. Kup. Nie wiem, zrobię na razie tak. Czy to jest inna, czy to jest sama? To jest chyba ta sama. Tak, to jest ta sama. Dobra, to git. To zróbmy tak, będzie ładnie. Ej, naprawdę ładnie to wygląda. No, strasznie ładnie to wygląda. Podoba mi się, że jak to zaczyna wyglądać bardzo. To jest wszystko, a tutaj co trzeba? Zmodyfikuj ściany. A płytki muszę wam położyć, no tak. No jakby to inaczej, nie? Płytki w końcu muszą być, bo bez płytek po prostu ludzie nie wytrzymają. To po prostu się nie da wytrzymać bez płytek. Bez płytek to dzień stracony bez płytek, nie? No a kończę postawić te płytki. Jak to będzie wyglądać? Jeszcze postaję trochę dalej, więcej niż potrzebuję, bo to będzie po prostu wyglądać ładnie dzięki temu. No i wygląda teraz ładnie. Tylko teraz jest jeden problem taki niefajny problem jeden jest. Zaraz wyrzucę o to. A, nie mam płytek, to mam zero, to spoko. Nie, to celne, bo w sumie niepotrzebne jest. No nie, celne mój dywan fajny. No ale oni go nie chcą z jakiegoś powodu, to spoko. Jest problem taki, że musimy po prostu kupić to i jeszcze raz pomalować, bo nie zaliczono misji przez to, a my mamy jeszcze tutaj do pomalowania ściany te górne, bo pojawiły się nowe ściany i trzeba je pomalować. Jednej opcji niestety nie ma. Tylko zróbmy to, ale to będzie bez problemu, bo te ściany są tak jakby mniejsze i one się malują strasznie szybko, jeszcze mało zużywają tej farby, więc jest naprawdę przyjemne patrzeć. No i zrobione, mamy wszystko ładnie, pięknie. No i o to chodzi, tak to wygląda, nie no, ładnie to wygląda, naprawdę ładnie to wygląda. W sumie pomalowałem jeszcze to, tylko pomaluję to, bo to się będzie bardzo szybko malować. Patrzcie, jak fajnie się to maluje, no to się strasznie przyjemnie maluje. Przy okazji chyba wbijam levela przez to, że tak maluję o to. Czy mam na maksa? Chyba mam na maksa, już nie mam pojęcia, nie pamiętam. Dobra, no i mamy, fajnie. Trzeba dywan dodać, bo go sobie sprzedałem niechcący. Ale to nie problem, dodajmy sobie ten dywan, postawmy go znowu. Tak, dobra, jest dywan. I teraz tak, co ja to muszę zrobić? Muszę kupić itemy, tak? Kupię na razie te szafki wszystkie, bo to wydaje mi się, że to najważniejsze jest. Tylko walnę może to tutaj na koniec. O, pyk. I teraz mam jakąś szafeczkę jeszcze, żeby postawić. Zestaw kuchenny. Kurde, gdzie ten zestaw mam walnąć? O lol, to nie ma miejsca jak coś, nie? To nie ma za bardzo miejsca na te takie zestawy. Bo to wiecie co, ja jednak to muszę wziąć stąd i walnę to tutaj. O, i ten zestaw kuchenny, no bo nie ma miejsca innego na niego lepszego, walnę tutaj. Plus lodówę, walnę koło niego, bo się zmieści, nie? Idealnie, chyba będę się mieścić, tak. Uuu, ale to wygląda fajnie, dobra. I teraz, co więcej? Kuchenka gazowa, no dajmy im to, nie wiem, masz tutaj, proszę bardzo. Nowoczesny włącznik światła. Nie wiem, dam go tutaj. Działa? A nie działa, bo my nie mamy chyba tego jeszcze. Tak, nie mamy jeszcze tych lamp. Chcę łączyć światło bez światła. Wyspa kuchenna. Rodzina zmienia zdanie. Woli mieć wolno stojącą wyspę zamiast barowej, dzięki czemu zyska więcej przestrzeni. Co ty do mnie gadasz? Nie rozumiem, o co chodzi. Usuń przedmiot. Nie wiem, o co mu chodzi. Rodzina zmienia zdanie. Co zmienia zdanie, człowieku? Nie ma zmienia zdania. Co ty gadasz w ogóle do mnie? Ale nie rozumiem, o co chodzi. Tylko jakieś wyspa gadają. O co chodzi? Co, wyspę mam zrobić? Teraz wyspę chcecie, tak? Za duży dom macie. Wyspę jeszcze chcecie. Nie mam pojęcia. Dobra. Jeszcze jeden włącznik masz tutaj, byle gdzie go dam już. Szafka. No to jest właśnie beka taka, bo gdzie ja mam postawić tu szafkę? Mogę postawić te szafki tutaj, o. I chyba innej opcji nie ma za bardzo, bo chyba właśnie o coś takiego mi chodziło przez cały ten czas, nie? Tylko tu blokuje mi to, dobra, no to w takim razie muszę zrobić niestety tak. Ej, to tu muszę trochę przepchać do góry, o, na przykład tak. To za mocno, spokojnie, kumplu, nie aż tak mocno. O, właśnie tak, o. No i uj, to olo. Ej, tak naprawdę będzie fajnie. I tu można wydać obiady i ktoś na przykład tutaj: mamo, kiedy obiad? Obiad bym chciał, już czy no masz. No i idzie się tu obiad i jest fajnie, nie? I coś takiego, tak wygląda sytuacja. Okej, okay, weźmy to, wisząca szafka. I postawmy te wiszące szafki, kurde, to nie będzie... Uuu, to jest fajne miejsce na szafki. Ale fajne miejsce na szafeczki, ty. Tutaj dzieciak nie dostanie. To się chipsy schowa i nie ma, co? Chcesz chipsa? Nie ma, to sięgnij, no to sięgnij, nie dosięgniesz. Nie, śmiesznie, śmiesznie, dobra. To jest taka mniejsza szafka, dobra. Tam ją, w sumie nie wiem gdzie. No tutaj. A to? Ty jeszcze jedno? No ale gdzie ja mam to wsadzić, co? No tutaj chyba jedyne miejsce jest, tak. Nie kończy się budżet, no ja wiem, no kończy się budżet, wiem o tym. No jest prawie na styk. No prawie na styk jest, dobra. Ale jest fajna kuchnia. Bardzo fajna kuchnia, poda mi się. I chyba to zrobiliśmy całą, tak? Tak, zrobiliśmy całą, to jest zrobione całe. Tu trzeba coś znowu, wybuduj ściany. A, wybuduj ściany to tutaj w tym miejscu, tak? O tutaj. Chyba to zbuduję te ściany szybko, bo to się mi zniszczyło niechcący. Ja już buduję te ściany.
Bum, dobra. Ej, co trzeba zrobić? Umieść przedmiot. Mam tu coś wam umieścić. Jakieś krzesła. A, o to wam chodzi, dobra. To pyk. Ej, to jest fajne, bo to naprawdę coś wydaje. Zaj, to jak jest do mojej restauracji. Ja robię z domu restauracji normalnie, typy. Co jest? Ułóż płytki podłogowe. Tutaj też jest płytki podłogowe. Ło kurde, ej, to dużo tych płytek będzie. Dobra, to ja to może powiększę tak. I pyk. Ło, zlogowało. Dobra, jeszcze nowe coś. Joj, ty płytek podłogowych będzie. Pyk. 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 Kurde. Ale nie, akurat te płytki są ładne, podobają mi się, więc mi nie przeszkadza absolutnie, że nie chcą coś takiego. I BUM! Ty, ale ładnie to wygląda! Mogę światło zobaczyć, jest jakieś światełko? No ładnie, nie wiem, to światło nie działa praktycznie, jest takie słabe, że nie działa. A tutaj? No to już mocniej działa, dobra. No jest git, naprawdę bardzo mi się podoba. Czyli to mamy zrobione. Zostało nam tylko ten pokój i tu decyzja jedna. I ten pokój, chcę coś jeszcze zrobić. Ułóż jakieś płytki, ale to tu ułożymy. Ale dalsze część dokończymy w następnym odcinku. A teraz dziękuję wszystkim za oglądanie! Bajo, bajo!